Oni nie wiedzą, że zapis jest już włączony. Ja tutaj podsłuchałem, że duże emocje. Co tam w tym tygodniu? Nie wszystko jest na czas? Wtorek mamy. Słuchajcie, no to nie jest łatwe zadanie przygotować dwie choreografie w tak krótkim czasie, wiedząc, że to jest już ćwierćfinał. Więc no, walka z czasem jak co tydzień. No, w tym tygodniu też już jest wtorek, jeszcze nie mamy choreografii gotowej, więc to jest taki moment, gdzie jeszcze nie jest to wszystko gotowe i ja jeszcze nie jestem spokojny, tak. No właśnie, jak to działa na głowę. Stres to jest jedno, ale też jest jakaś taka presja, że to już jest jednak taki dalszy etap programu, czy już walczycie o, potem już będzie półfinał w sumie? Ja tak nie mam. Nie? Ja do każdej choreografii, którą przygotuje Michał, i do każdego tańca podchodzę w taki sam sposób. Mhm. Tak samo chcę dać z siebie 100%. Ty, Michał, odczuwasz jakąś taką właśnie inną energię, jednak przez to, że walczycie już o kolejne etapy programu? Ja, wiesz co, ja lubię robić swoją pracę dobrze i chcę się przygotować zawsze do tego, jak najlepiej potrafię. I mam jakiś taki wewnętrzny może stres albo takie wymaganie od siebie, żeby to było jak najlepsze, żeby widz zobaczył coś, czego jeszcze nie widział, więc to bardziej może jakieś takie moje wewnętrzne... Mój wewnętrzny perfekcjonizm, który Julia doskonale zna. No to jest normalne, no, na etapie kreowania choreografii chcemy jak najlepiej, aby nasze gwiazdy wyglądały przepięknie, emocjonalnie, cudownie w tym, co chcemy przekazać widzowi. A lubisz wygrywać? Tak. A jest was dwójka w tym temacie? Julka, jak to masz? Lubisz wygrywać? Każdy lubi wygrywać, ale ja lubię nawet chyba bardziej tę drogę do wygranej, aniżeli już samą wygraną. Twoją drogę bardzo dobrze, moim zdaniem, opisują komentarze internautów, ale do nich przejdziemy później. A teraz was zapytam o taniec z bliską osobą. To jest ciekawy też pomysł producentów programu, żeby w tym najbliższym odcinku zobaczyć was u boku bliskich wam osób. Kim będzie twoja ukochana osoba? Bliska. Moją ukochaną przyjaciółką Kasią, którą moi obserwatorzy, ci najwytrwalsi, kojarzą z mojego Instagrama, a nawet jeszcze ze Snapchata. Kasia jest w moim życiu od ponad dekady. Wczoraj próbowaliśmy się doliczyć, ile tak faktycznie lat minęło i gdzie to się zapoczątkowało. Zapoczątkowało również. Pewnie też. Obie lubimy pączki. No i kiedy tak się zastanawiałam nad tym odcinkiem, bo taki odcinek z osobą bliską pojawia się w edycjach już też, pojawił się też w edycjach poprzednich. No i ja od początku miałam w głowie Kasię, ponieważ Kasia ma poczucie rytmu, jest przezabawna, ludzie ją pokochają, no super tańczy i sprawdziłyśmy to wielokrotnie na parkietach i na festiwalach na całym świecie. No i przede wszystkim no, to jest taka fajna osoba, z którą też Michał już się polubił i na pewno fajnie i energetycznie spędzi nam się ten czas i to będzie miły trening, mam nadzieję, treningi. Uśmiechnąłem się przy tym, jak powiedziałaś pierwszą cechę, że ma poczucie rytmu, sobie pomyślałem w głowie, równa się, nie spierdzieli nam tego występu. Wiesz co, dwa miesiące temu, nie to trzy miesiące temu, ten czas zapiernicza, jak się decydowałam, tak jeszcze analizowałam, czy wezmę udział w tym programie, to moi przyjaciele właśnie mnie namawiali, ja wtedy powiedziałam do Kasi, Kasia, ale ty się tak nie ciesz, nie bądź taka pewna, bo jeśli się zdecyduje i przyjdzie odcinek z osobą bliską, no to tak, to wtedy będziesz. Ona psychicznie już była na to przygotowana. Ona jest odważna. Wiadomo, to jest format dosyć stresujący, tak, format live, ale wydaje mi się, że ona ze swoją charyzmą, temperamentem, osobowością, poczuciem humoru, dystansem do wielu rzeczy da radę i no, Michał Kasię poznał, jak już wspomniałam wcześniej, i powiedział, że to jest po prostu wulkan energii. Poprosimy o rozszerzoną recenzję, jak po tym pierwszym treningu, bo wczoraj był poniedziałek, mała szansa już na niego była. No Kasia, wiesz, przyszła z ogromem energii, z pozytywną energią, tak, z pozytywną wibracją, z truskawkami. No i od razu zapamiętała kroki, była też taka zdeterminowana, chętna do tego, żeby się nauczyć, co ja bardzo lubię. I no fajnie to będzie, wiesz, dziewczyny mają fantastyczny vibe pomiędzy sobą, więc to bardzo widać na parkiecie. A chodzi o to w tym odcinku, żeby zatańczyć z bliską właśnie osobą, a tu tą bliskość widać, tą energię między dziewczynami i to chciałbym właśnie uwidocznić w choreografii.
Ja mam jeszcze jedno. Ja się bardzo cieszę, że zatańczymy właśnie w programie, bo ja już odliczam dni, tygodnie, kiedy spotkam się z przyjaciółmi i właśnie z Kasią i pójdziemy gdzieś sobie w miasto i właśnie będziemy mogli potańczyć. No i tutaj będzie taki przesmak. Myślę, że tak. A, to jest wszystko już wycyrklowane. Julka, bardzo fajnie wyprzedziłaś moje kolejne pytanie, bo faktycznie akurat w przypadku twojej osoby, gdy myślałem o Tańcu z Gwiazdami, to nie było dla mnie oczywiste, że ty się zgodzisz. Powiedziałaś kilka chwil temu, że ty też musiałaś pewne sprawy sobie przemyśleć. O jakie takie, nie wiem, dwie, trzy najważniejsze w swojej głowie chodziło, żeby, co musiałaś sobie poukładać, żeby się zgodzić? Grafik. Logistycznie musiałam ułożyć to, że jestem mamą. Mam jeszcze swoje inne zobowiązania, jakieś stałe współprace. Jestem ambasadorką kilku marek. A z mamą, z tym, że jesteś młodą mamą, jak sobie poradziłaś? Jak sobie poradziłam w ogóle z tym, że jestem młodą mamą? Nie, z grafikiem oczywiście, no bo wiadomo, że ukochany syn też musi być w dobrych rękach, z dobrą osobą. No i właśnie w tych dobrych rękach jest. Moja mama przyjechała do mnie na parę miesięcy i jest w domu. To jest ogromna zmiana w życiu. Zmiana w życiu, no już nie jest łatwo, się zaśmiałeś. Ale nie, moja mama jest kochana, cudowna, dobry człowiek i Bastek kocha babcię Ulę. Jest też niania, więc jakby no Bastek ma te osoby, które się nim opiekują. Poza tym, no tylko kiedy nie mamy treningu, no to ja tą mamą też jestem. Ja miałam takie momenty, że się zastanawiałam, Boże, tak malutko spędzam czasu z dzieckiem, ale ja mimo wszystko i tak mam o wiele bardziej komfortową sytuację, aniżeli niektóre mamy, które wychodzą rano do pracy, wracają, nie wiem, bardzo, bardzo późno i dziecko jest, nie wiem, w przedszkolu, żłobku, tak? No a ja mam bardziej ruchomy ten grafik i faktycznie mogę łapać te momenty z dzieckiem znacznie częściej. Poza tym, no to są tylko trzy aż miesiące. Tylko aż to właśnie w zależności pewnie od nastroju. A w życiu różnie bywa, no po tych trzech miesiącach na pewno wynagrodzę synkowi pewne braki w grafiku. Pewną rozłąkę, bo to jest tak, że faktycznie możesz mieć dobry tydzień i w ogóle super, super, a faktycznie innego w innym tygodniu pomyślisz sobie, kurczę, chciałabym być bardziej dla synka. Chyba mam tak za każdym razem. Jak jestem w pracy, wyłącza mi się to myślenie. No nie da się wszystkiego pogodzić. No w życiu różnie bywa. No, teraz jest taka sytuacja, teraz jest program, za chwilę go nie będzie i wszystko wróci do normy. Dobra, to ja teraz przewidzę, czy może drugi powód na przykład będzie taki, jak zaraz powiem, a propos tego zastanawiania się, czy warto wziąć udział w Tańcu z Gwiazdami. Czy myślałaś o tym, jak to wpłynie na twój wizerunek? Czy to jest po prostu dobre, czy złe? No bo to jest zawodowa, biznesowa też decyzja. Przewidywałam, aczkolwiek zaskoczyła mnie ilość komentarzy typu no w końcu, to jest program dla ciebie, w końcu się zdecydowałaś, o tak, ty tak pasujesz do tego programu. Ja wiedziałam, że raczej ludzie zareagują na to z optymizmem i jakby wiedzą, że ja kocham tańczyć, znają mnie z tej strony amatorskiej, może powtórzę imprezowej, tanecznej, więc zaskoczyła mnie ilość tych pozytywnych komentarzy i tego takiego, można powiedzieć, zadowolenia. Ale skoro mówisz, używasz czasownika zaskoczyć, to znaczy, że też były jakieś obawy? Nie, zaskoczyła mnie ilość, okay. że tak wszyscy mnogo jednogłośnie zareagowali. Są bardzo jednogłośni, kochani. Ja mam tutaj komentarze właśnie i zrobimy sobie po prostu taką malutką część tego, żeby... Przygotowany dziennikarz. Bardzo się cieszę, to moja praca. Słuchajcie, mamy tak. Naprawdę imponuje mi, jak ta kobieta się otworzyła w programie. Uwierzyła bardziej w siebie, jest zaangażowana emocjonalnie. Masz takie też wrażenie, że otworzyłaś się? W jakimś stopniu na pewno tak. No też jestem bardziej świadoma swojego ciała, świadoma samej specyfiki formatu. A otwarta byłam od samego początku, tylko no po prostu musiałam się oswoić i dalej się oswajam z tym ogromem całego przedsięwzięcia i tymi kamerami, tym ocenianiem na żywo, z pamięcią co do kroków, co do choreografii. No dużo jest. Że w tym komentarzu też mogło chodzić o to, że faktycznie ja jako widz odczuwam, że no inaczej ogląda się was w pierwszym, drugim, trzecim tańcu, a inaczej w piątym, szóstym, siódmym, że faktycznie to już jest trochę tak, że ciało zapamiętuje, ty możesz mieć też większą radość z tego, a ja odczuwam jako widz, że może się otworzyłaś. No to jeśli jest takie odczucie, to okej. Ja mówię z własnej perspektywy, jak to jest u mnie. Ja jestem otwarta od samego początku, bo samo przyjście do tego programu jest też tą otwartością, bo wcześniej byłam zamknięta na ten program. No nie wiem, co ci mam powiedzieć. Udział w tym programie to jest taki jakiś rodzaj zrobienia czegoś po prostu dla siebie? Tak.
od samego początku też tak mówiłam. Kajzer mi tak też właśnie mówił, że to jest, może ci to jest głupie, bo to jest tylko tańczenie, ale dla mnie to jest jak terapia, nawet lepsze. Ale taniec i w ogóle sport jest terapią, jest lekarstwem na wiele zmartwień, wywołuje endorfiny w naszym ciele. I ja często, jak miałam jakieś problemy albo nie wiem, jakieś zmartwienia, to szłam w taniec. Od wielu, wielu lat taniec mi pomagał odreagowywać. I tutaj udział w tym programie też poniekąd był taką... Terapia to jest dużo powiedziane, ale tym lekarstwem na głowę, zrobieniem czegoś dla siebie jest. Super. Teraz Michał do odpowiedzi zostanie tutaj przywołany. Punktacja jury jak zwykle porażka. Widać, że ewidentnie faworyzują niektóre pary, nie patrząc na taniec. Wiesz co, no ja uważam, odnosząc się do tego komentarza, że my jako para moglibyśmy być bardziej docenieni w poszczególnych tańcach i uważam, że tutaj właśnie z odcinka na odcinek Julia się otwiera nam coraz bardziej, robi coraz większy postęp. No i ta punktacja momentami mogłaby być większa. No to jest że dla nas, tylko że dla po prostu ogółu, że uważam, że nasze poszczególne tańce powinny być bardziej wyżej punktowane. Te punkty bywają niesprawiedliwe? To nie można tu określić sprawiedliwe, ponieważ taniec jest niewymierny. Jednemu się podoba to, drugiemu się podoba tamto. I to jest bardzo niewymierne. To nie możemy patrzeć pod kątem noty. Ktoś tam dostał 7, my dostaliśmy również 7, ponieważ komuś, jeśli chodzi o jurorów, nie wiem, Rafałowi może się podoba piękna rama, a pani Iwonie na przykład podoba się piękna praca stóp, więc każdy określa to mianem swoich wartości. I ma do tego prawo. Dokładnie, więc tutaj... Mimo wszystko za wami murem stoją widzowie. Dodam tylko, że jeszcze jest, mam wrażenie, że ile by z siebie nie dali, to i tak będzie źle. Miałam troszeczkę takie wrażenie i nawet jak zatańczyliśmy te dwie choreografie, w ostatnim odcinku i ludzie tak mówili, że super i widziałam, że się podobało, to jak staliśmy już do punktacji, tak sobie myślałam, że dobra, i tak już nieważne, jak ustawiłam nogi, jak się odgięłam, co zrobiłam jeszcze więcej, to pewnie nie będzie tych 40. No i tutaj takie miłe zaskoczenie. Aczkolwiek oboje myśleliśmy, że pasodoble. Tak. Okay. Bardziej będzie się nam, mi podobało. Nam bardzo ważną rolę odgrywa to, jak my się czujemy po tańcu. Jeżeli my jesteśmy zadowoleni, ponieważ no, na sali spędzamy po 6-7 godzin momentami codziennie i ten efekt my czujemy, że nam się dobrze tańczyło, że jesteśmy zadowoleni z efektów, które zrobiliśmy już w studio, no to jest to najważniejsze dla nas. Poza tym jest też coś takiego, ale będziecie mieli fajne te dźwięki. Jesteśmy zahartowani. Jest też coś takiego, że my w sumie, już pomijając naszą parę, ale patrząc też na punktację innych par, to czasami tak nie wiemy, bo tutaj za to było przyznane, a tutaj ta para też to miała, jakby za to punktów nie było. Albo to jest tutaj ważne, a u tej pary to nie było ważne. I troszeczkę jest taki dysonans poznawczy. Trudno określić ten... Więc my też nie wiemy, jak my jesteśmy oceniani, bo na przykład u nas coś zostało skrytykowane, a u kogoś innego w ogóle jakby to nie miało znaczenia i... I myślę, że też widzowie to widzą, bo często ja to czytam w komentarzach po prostu. No i w sumie na podstawie tych komentarzy teraz tutaj mówię. Ale wielokrotnie dostawaliśmy, zresztą jak sam czytałeś, to że ludzie mówią, że na przykład to powinno być wyżej punktowane albo tamto. Aczkolwiek jedziemy dalej, my się świetnie bawimy, lubimy spędzać czas na sali, robić te choreografie, wspólnie ćwiczyć i jedziemy dalej. A gdyby wszystko było przewidywalne, to nie mieliśmy też o czym rozmawiać. Taka jest chyba ta gra. Powiedziałeś bardzo fajnie o tym, że też dla ciebie, dla was jest ważne to, jak wy się czujecie po tańcu. Ludzie widzą to, jak się czujecie i na przykład jak po jednym z ostatnich tańców tam się tak bardzo ucieszyłeś, bo chyba wszystko wyszło. To właśnie były też o tym komentarze. Ja mam jeszcze trochę inny. Jak na nich patrzę, to tak ciepło się robi. Julia jest taką piękną kobietą. Klasa, seksapil, wdzięk, uroda. A Michał nie może od niej oderwać ani oczu, ani rąk. No rąk widzę, że nie możesz, a oczu? No też, no. Masz sobie rękę. To spędziało. Tak, no, bo no, nie wiem, jak mam skomentować to. No. Możesz tak. Julia, piękna kobieta, klasa, seksapil, wdzięk, uroda. No, no wszystko się zgadza. No. Potwierdzam, kto to napisał. No to pozdrawiamy Zaborowską 41. Zaborowska 41. Ale komplement od kobiety? Tak, to też jest tak, no dokładnie, bo to też nie jest takie oczywiste. Ja? A przepraszam, bo ja sobie trzymam. Mówię, że bardzo dużo mamy tego wsparcia. Ja czasami jestem aż w szoku, jak te wiadomości są długie, w
treściwe, nie na zasadzie pięknie, super, ślicznie, smacznie, tylko od wzruszeń, tak, po jakąś konkretną historię opisaną. Naprawdę... Zobakiem tam mocno, żeby długie są te komentarze. No i ja wielokrotnie aż nie wiem, co mam odpisać i tak uważam, serduszko na przykład tak dodać, albo napisać dziękuję, to na przykład za mało, bo tak, ktoś tak się otwiera i mówi, że jakie emocje ten taniec konkretny wywołał. I właśnie, tutaj chciałam jeszcze nawiązać do tego, że dla nas ważne jest to, jak my się czujemy tańcząc. To chciałam wrócić do tego, że punktacja na przykład nie wpływa na moje poczucie tego, który taniec, która choreografia była dla mnie najlepsza. Jasne. Tylko to, co faktycznie serducho mi podpowiada i jaki mieliśmy konkretny vibe w danym kawałku. Dobrze, słuchajcie, zróbmy ostatnie na uśmiechu. Czy tylko ja na nich głosuję, żeby mieli więcej czasu na poznanie się i ma w końcu miała normalnego faceta? Ja to kocham. Ja na żywo sobie to roluję normalnie na tych grupach i to jest fantastyczne. No ale teraz już przejdźmy poważnie. Jak oni nie będą parą prezydencką, to nie wierzę w miłość, coś takiego było, czy nie wierzę w świat, nie wiem. Dużo jest tego, jakieś TikToki widziałam. No fajnie, no super. To jest bardzo miłe. No bo to znaczy, że tą sympatię, tą dobrą energię, to, co chcemy też przekazać w jakimś konkretnym, w konkretnej choreografii, że udaje nam się przekazać przez ekran. To, co jest właśnie piękne, to my nie udajemy. Po prostu tacy, jacy jesteśmy teraz, z tobą, czy przed kamerami, czy tańczymy, to tak jest. I wydaje mi się, że właśnie ten taniec jest wtedy prawdziwy i ludzie czują te emocje. I to jest najpiękniejsze, bo taniec to jest emocja, a nie odgrywanie tylko kroków. I teraz ja chciałam przywołać jeden komentarz. O, to ja wolę takie szczere emocje i prawdziwych ludzi niż odgrywane scenki aktorskie. Jeden do jeden to przytoczyłaś, potwierdzam. Tak? Masz ten komentarz? To pewnie było gdzieś tam do jakiejś opinii jurora któregoś, ale no nie wiem którego. No nie przeaktorzyli. Właśnie faktycznie to jest tak, że widać jak prawdziwe emocje nawet przechodzą przez to szkiełko. To jest największa wasza moc. Ale też dlatego właśnie ja przyjmuję krytykę jurorów, ja sobie z tego wyciągam wnioski i wprowadzam w życie, próbuję się poprawić, tak, próbuję być lepsza. Ale potem czytam te komentarze i tak sobie myślę. Jest dobrze. Trenujcie dalej, kibicujemy wam bardzo. Kończy się czas, bo słuchajcie, Birilla trzeba zrobić, właśnie wpadł. Dobra. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Dziękujemy bardzo. Nie dziękuję, dzięki, nie wiem w końcu czy to tak. Dobra, uwaga.